Wracamy do Was, moi drodzy. Po problemach technicznych możemy przejść do meczów Natic kontra Gambit Gaming Mapa The Train. Zatem zobaczmy, jak się to wszystko rozpocznie. Po stronie antyterrorystów Natic, po stronie Terror Gambit. To już widzieliśmy nieco wcześniej, jakieś 20 minut temu, ale teraz, kiedy zostały zażegnane problemy, przechodzimy dopiero do spotkania i rundy pistoletowej. Mapa numer 1, wybrana przez Gambit, ta, która im sprzyjała, ta, na której no, byli bliscy, a w zasadzie wygrali z Polakami. Ta, która dała im wtedy... Ten wynik 3 do 0. Jeden dzień przerwy. Zobaczmy zatem, jak to zrobi Gambit. Przygotowane wejście na bombsite, a więc zaczynają z grubej rury. A wszystko postawione na jedną kartę. Rzucony smoke, rzucony flash i za chwilę zobaczymy wejście. Proszę, przez moment nic nie widział. Peskuje przez tego smoka, ale te skały niecelne podbiegają terroryści, chcą zająć pozycję agresywne, żeby to szybko wyłożyć stąd antyterrorystów. Powstrzymać ich przed krótkim odbiciem. Podjeżdża Mołion pierwszym fragiem, a więc jest przewaga po stronie Gambit. Tu jeszcze walczy Glimps, kolejny frag do terrorystów. JW na plecach, nie może z nim wygrać pojedynku Dosia, ale też niecelnie JW. Dosia wciąż walczy z nim, pomaga kolega bez... JW daje sobie radę, Zeus jeszcze podbiega. Ucieka JW, zostaje sam, no i w tej sytuacji już raczej większy szans, no i dorwał go Moła, więc kończy rundę. To jest Ace od Moła! Ćwierćfinały, Gambit kontra Fnatic i już Moł z Ace'em. Lepiej chyba nie mógł rozpocząć. Widzieliśmy znowu fajną rundę ze strony Gambit. Podjazd na blisko. Dzięki temu udało się zdobyć kontrolę nad całym bombsite'em. Dzięki temu udało się bezpiecznie podłożyć bombę. No i Dosia, tak jakby już nawet nie chciał walczyć, wyciągnął ten nóż. Nawet może, żeby oddać mało tego fraga. A gdyby zdobył fraga z noża, to byłoby $1500 dodatkowo. I teraz dysponowałby może trochę z tą siódemką, a nie UMP. Ale oczywiście te finanse po stronie Gambit i broń, jaką posiadają, nie pozostawiają nic do życzenia. A po stronie Fnatic będzie Forki Klucza. Chyba będzie skracał sobie zamek? Tak to na razie wygląda, ale tylko sprawdzę na blisko. Wycofuję jednak już pod bombset B, bo tutaj też agresja ze strony Olofa. On już delikatnie obity tym nadem, ale sprawdzę, co się dzieje. Terroryści jednak znów na bombset B. Olof Meister jednak na odnodze daje dużo kontroli swojej drużynie, a zatem za chwilę powinien Flusza rotować do kolegi. Jeszcze czeka tutaj Denis, ale ta CZ-ka Flusza z pewnością by się przydała. Terroryści coraz bliżej do wejścia. Kobiet już na górze, za chwilę wysypią się na bombset, a tutaj Denis będzie musiał bronić się sam. Terroryści coraz bliżej niego. Denis chyba zdaje sobie sprawę z tego, że będzie miał problem. A tym nawet nie wiedział o tym Denis. Flusza wraca, ale za późno, to już będzie przewaga 5 na 2. Jest do bombsite na głęboko ze strony Kobieta, chociaż tutaj Flusza ze swoją CZ-ką w końcu powstrzymuje przeciwnika. Jeszcze jeden z terrorystów ustawiony na blisko. Tam Olof Meister wyeliminował. A ten już nie miał takich problemów, jakiego kolega z różnym bombatyka. Dwóch antyterrorystów na brak dyskusita. JW zbiera pieniądze z podniesionym makiem, ma szansę na dodatkowe $600 za każde zabicie. A tutaj Flusza na daleko, z Mołtą nie będzie łatwy pojedynek. Dorzucony flash, no, ale to nawet jeszcze nie trzeba tak naprawdę tej bomby. Ja to jest bardzo dobry, i bardzo dobra tej Mołtą, brak dyskusita i 7 flash. Do wybuchu bomby. Tego się nie uda zrobić na pewno w drużynie Fnatic. Absolutnie bez żadnej szansy drużyna Fnatic w tej sytuacji nie dało rady. Odnieść tej sytuacji, także musieli zachować broń, jest mag 10 u JW, on też zachowuje sobie, będzie mógł jedną broń rzucić koledze, ale to jest 2-0 dla Gambit, no i teraz przed szansą na trzecią, bo antyterroryści rządzą full eco, nie idą tych zachowanych broni. No i zawsze dwa fragi zrobię poprzez Fnatic, gdzie bronię muszą dokupić sobie terrorystów, Kobit już AK-47, dostał cały czas lampę 45, to jeszcze będzie przede wszystkim niebezpieczne, no chyba, że zostanie zaskoczony z tymi pistoletami, bo JW widzę, że pojawia się u niego Eagle oraz granat odłamkowy. Flusza znowu z CZ-ką, no i Olof. W zasadzie można by przekazać tego maka zawodnikowi, który ma Kevlar, czyli na przykład Fluszy. Może by się to troszkę bardziej przydało, może byłaby większa szansa, żeby nie chcieli się walczyć, a tymczasem już będzie podejście pod nogą, przynajmniej od jednego zawodnika tam samotnie Dosia, a pozostali zawodnicy jak poprzednio pod bombsite B. No właśnie, tym razem zostawili Dosię, żeby tam chociaż trochę dał kontroli, być może będzie atakował na plecy, a może sam fejtuje na odnogę, żeby zdradzić swoją pozycję. No właśnie, tak robi Dosia. A więc są jakieś takie standardowe granaty, ale jego koledzy gotowi do wejścia na bombsite B, a Dosia już rotuje. Być może słyszał go jeden z zawodników PCT, no ale na bombsite B tylko jeden gracz, jest Denis na daleko, chociaż teraz do niego wraca Klinc, ale to już za późno, bo terroryści spokojnie przejmą tutaj na pozycję. Wyrywala, pestkuje, pestkuje, ale to może być problem. Jest ten mail do zawodnika CT, ale Kofit zdoła zjać. Denis to się cofnął, ja bym się grał, to będzie wyrwać mocniej. No chyba nie wyliczył, nie wiedział, jak daleko tam będzie leciał. Jeszcze Zeus, kolejny gracz, to jest to Denis tej grundy. Zeus wydawało się, że zabije JW, ale jednak pozostają 4 punkty, że się na pewno antyterrorystów. Zeus, kolejny gracz, dla Zeusa.
No i na plecy będzie wchodził do kawałek. Bo próbuje Olofmeister wycofać, próbuje zachować. Tam jeszcze ruszy i pozostaje samotny. Ostatni na to serwis. Tak on wie na pewno, gdzie jest Dosia, ale i tak nie idzie do niego. Powalczy to z Zeusem, ale ten wcelowany nie pomylił się. Strzał prosto w głowę. Mamy 3-0 dla ekipy Gambit Game. Teraz kolejna runda na fullu dla Gambit, a po stronie Static pierwsza runda na fullu i od razu widzimy AWP w rękach JW. Ten zebrał sobie troszkę więcej pieniędzy przez ostatnie rundy, to za sprawą chyba rozgrywania dwa razy Eto, ale gdzieś to nie wygląda, więc zastanawiam się, bo on po już drugiej rundzie przegranej miał 4000 dolarów na swoim koncie, także teraz u niego apka, teraz u niego również Kevlar z kaskiem, no i dwa plesy plus smoke. Także dużo pieniędzy musiał mieć JW, żeby takie zakupy, żeby takich zakupów dokonać. I zobaczymy, czy w końcu Gambit zagra coś innego niż Bonsai B, bo dotychczas te 3 punkty to jest efekt ataku na tą drugą lokalizację, czyli BSB. A tu widzimy, że już agresywnie podszedł Zeus, a więc ta runda już na pewno będzie wyglądać nieco inaczej niż te poprzednie, ale tutaj też chcieli tym prowadzeniem trochę zmylić zawodników Fnatic, właśnie atakując cały czas bombsite BB, później na pierwszym fullu sprawdzić krycie bombsite'u A, żeby tutaj troszeczkę uśpić, uspokoić zawodników w szwedzkiej formacji. No i za chwilę zobaczymy tutaj wejście Dosia na odnodze, tej pilnuje Olofmeister i w BS-ie Krims, JW też gdzieś tam ze snajperką kręcący się przy Essen, ale podsadzony tam na ten kioska, więc czeka cały czas snajperka JW, która na pewno na tym turnieju funkcjonuje dobrze. Wiele takich ważnych strzałów, wiele ważnych rund wygrał JW. No i za chwilę być może zmierzy się z nim Mo, zawodnik, który strzelił tu Ace'a. Kolejny gracz, który dołącza do grona tych ace'ujących zawodników. No i czekamy, bo coraz mniej czasu, 45 sekund do końca. No i tu z każdą sekundą rośnie jego rola, bo kiedy na ostatnią sekundę będą wchodzić zawodnicy Gambit, no to jeżeli wyjmie jednego, może dwóch zawodników, to pozwoli zyskać bardzo duże prowadzenie na ostatnie sekundy. No i coraz mniejszą lukę zostawia sobie czasową drużyna Terror. Z każdą sekundą to ryzyko rośnie, a bomba jest nie podniesiona. Na cały czas pozostawiona przy składach, no i dużo pozycji zajętych przez Gambit Gaming. Teraz już wejście jednego gracza, to jest chyba Adren na bombsite B, i to na sekundkę się pojawił. I już. Karola, JW, teraz najbardziej się udaje. Zeus musi tutaj zaatakować. Krims trafiony, ale ta seria była to zupełnie nieudana. Krims zdobywa tu hat-tricka, już tylko dosiął od nogi, ale wiedzą o nim zawodnicy Fnatic i JW dokończy rundę, a zatem jest odpowiedź 1-3. Za długo to wszystko trwało, za późno wyszedł Zeus na MTW, żeby zajść Krimsa, bo ten zdążył zdobyć dwa fragi. Tak nie powinno być. Zeus powinien się tam znaleźć wcześniej, tam powalczyć, wtedy zawodnicy terrorystów mogliby wchodzić na plecy, no i z tej rundy mogłoby coś być, a tak to błyskawicznie Fnatic rundę kończy i mamy 1-3 w tym meczu. Kolejna runda w full jeszcze dla Gambit. Znowu jeszcze Agupa umoła, pewnie tutaj nie ma, mimo przegranej pierwszej rundy, jeszcze Eto, nie ma jeszcze nawet Forza ze strony Gambit. Jest tam linia. Pozwolili sobie wygrać nieco więcej pieniędzy, bo nie tracili też wielu graczy w tych poprzednich wygranych przez nich wtedy rundach. No i teraz kolejny. Możemy zobaczyć ten pojedynek snajperski. JW kontra Mou, chociaż nie. Mou tym razem ustawiony. W sumie tam też jest JW, ale ten będzie zagrał na blisko, w rampie. Coraz częściej widzimy, że taką pozycję przyjmują snajperzy na tej mapie. Tu jeszcze jakaś podsadzka na odnodze. Olofmeister chyba widział, co się dzieje, bo jest przygotowany mołotow przez niego. On nasłuchuje, czy ktoś podchodzi na blisko. A tu Dosia i Zeus. Takie standardowe przyjęcie od nogi prawdopodobnie za mną zobaczymy. Smoke, mołotow, nożowe najdy. Powstrzymać antyterrorystów, troszeczkę ich zmusić do wycofania tymi granatami. Ostatecznie zostawiany tam sam Dosia, wycofuje się Zeus do swoich kolegów. No i za chwilę zobaczymy, być może wejście na bombsite A po raz kolejny, chociaż już pędzi Zeus w stronę kolegi, w stronę Hobbita, który pilnuje bombsite B. I może tam zobaczymy atak, a już widzimy skrót ze strony Denisa na bombsite B. Tam za chwilę będzie wchodził na plecy, zobaczmy, minął się z zawodnikiem terrorystów. Ale Hobbit sprawdził plecy, w dobrym momencie, teraz podchodzi agresywnie. I jeszcze walczy klucza Hobbit już na bombsite, ale tutaj jest zrobiona fajka, bo terroryści będą wybiegać na bombsite A. Chowa się na gnieździe jeden z zawodników Fnatic, to Krims, JW w bombsite, terroryści coraz bliżej. I JW, jestem JW z drugim strzałem, gdzie nie popatrzy, tam trafia. Kolejny strzał może być dla niego celny, ponieważ nie wychyla się i Zeus od małej drabinki, ale nie oddał nawet strzału JW. Taki niefortunny timing. No i Zeus próbuje uciekać, ale i tak to JW dorywa go na ostatnie sekundy rundy. 7 fragów JW już w tym spotkaniu, 5 rund, mimo tego, że przecież pierwsze 3
padły legamy. Ten naprawdę dobry dzień ma już od początku. Właśnie snajper ekipy Fnatic. Zero flagów na razie u Denisa. Pozostali zawodnicy szwedzkiej formacji trafiali w tym meczu kilkakrotnie. A tu jeszcze raz akcja JW. Te dwa fragi bardzo ważne dla niego. I teraz terroryści muszą grać jako. Megloki? To przecież nie, tutaj obrona będzie duży, będzie chyba opet to się pośpieszył, poprzednio będzie brodnia i Diablo w złym momencie zmienił nas akurat, kiedy zeskakiwał do bombsite'u. Tak jeden tydzień teraz, piękny frag na plusy. A chyba zdziwienie opanowało minimalne teuro na arenę. Po tym dosyć dobrym, celnym kreatywnie. Będzie wejść na bombsite B, tutaj jest szansa, żeby zrobić podłożenie błądu, po prostu to jest samotny tenis. A ten jest zbiorny, to wydałyby się z jego strony, ale jednak Adren z kolejnym trafieniem Ziga i rozpędza się w tej rundzie. JW z Hobbitem, kiedy miał okazję Hobbit, nawet petki, bez Kevlara, ale wcale niewiele brakowało, no i wtedy Fnatic już wjeżdżało na bombsite. Znakomite jednak headshoty ze strony Adrena przede wszystkim, z tego Digla. Tutaj opisał się fenomenalnym strzałem, widzieliśmy jak idealnie wstrzymał się w rywala. No i mamy 3-3, ale runda jako jak najbardziej udana, bomba podłożona, są pieniądze, można grać. Właśnie, to na tym majorze. To jest taki major właśnie dla dwóch snajperów w drużynie. Bardzo często widzieliśmy takie zagrywki, gdzie grało dwóch snajperów. Na pewno był Oscar, był Chris Jay, był Kenny, był King, był Coldzera i Fallen, był Simple i Guardian. Takie standardowe zagrywki. Bardzo często właśnie w ten sposób grają drużyny. Pod dwóch snajperów, szczególnie po stronie CT. A tymczasem JW zobaczył kawałek stopy Hobbita. Będą wybiegać terroryści, niecelny strzał. Nie wiem jak to nie siadło. Niewiele brakowało, żeby JW trzymał chociaż jednego zawodnika, ale Denis już na górze ze swoim pierwszym fragiem w tym meczu. No i skupili JW, tak terroryści myśleli, że zaraz będzie łatwo, ale jednak nie pozwala na to Denis. Teraz również klucze do pomocy i chyba będzie jakiś odwrót małą drobinką. Czasu jest dużo, bo mimo to 10, także mogą na nowo ustawić sobie atak zawodnicy Gambit, ale muszą brać pod uwagę, że teraz mają jednego zawodnika i dosyć mało smoków, chociaż dobra, smoki są trzy, ale jest tylko jeden flash, nie będzie jakoś lepić snajperów, nie będzie jakoś lepić tych zawodników, którzy mogą ustawić się na blisko po drugiej stronie, a w międzyczasie już Olofmeister zyskuje bardzo cenne informacje, co dzieje się na odnodze. Jeżeli teraz wychylą się tutaj zawodnicy Terra, to będzie dla niego wielka szansa, może podjąć go, a jednak to Olof nie pozwala mu nawet wyjść na pozycję, nie pozwala się ustawić, no i 40 sekund do końca, jeszcze zanim zobaczyliśmy atak Gambit, ten został rozbity. To jest właśnie całe Fnatic, które nie boi się skruszyć indywidualnie swoich pozycji. Olofmeister wiedział, w którym momencie może podejść, kiedy JW naliczył się kilka zawodników na bombsite, będę czasem Denis zastosuje, a ten sam nie wiedział skąd jest cały udział, ale bardzo bity, mimo to Adren wychyla i zdobywa fraga. A więc jeszcze jest jakaś nadzieja, JW na blisko, on ze snajperką. Zdobywa fraga, już wycofuje do tego, żeby tylko nie zginąć, pomagają koledzy. No i Zeus zostaje sam i on za wupą raczej będzie wycofował, żeby zachować ją na kolejną rundę. Także będzie 4-3 dla Fnatic, ale już się Fnatic rozkręca, już się nie boi wychylać, już grają agresywnie, bardzo pewnie. No i tu Zeus, jeszcze wcelowany, tutaj bejtuje Olofmeister, poczekał Zeus, ale zdobył wyjście Olof. Jeszcze bejtuje ten strzał, Zeus jednym, ale więcej już raczej nie da rady. Najgorzej jak było możliwe, zamiast uciekać Zeus jeszcze próbował podjąć walkę, no i dobrze, podjął tą walkę, udało się zabić Olofa, ale teraz już trzy wupy widzimy ze strony Fnatic na dwie, okej, okay, udawało się tak grać, ale trzy, tego jest już naprawdę dużo, nawet widzieliśmy, że w pewnym momencie chyba jedna z drużyn, nie, to było Immortal, zaczęła ustawiać dwóch snajperów plus Scar 20, ale trzy za wup, a jeszcze wydaje mi się, że nie widzieliśmy, no i pauza taktyczna. Najprawdopodobniej ze strony Gambit i troszkę zbić, no i Zeus, $300, to będzie bardzo blało, bo wszyscy nie mogą teraz nawet dobrze sportować gracze Gambit, to znaczy, no mogą, we czwórkę, no ale jedną broń mniej na pewno będą posiadali, a nie zobaczymy, kto ostatecznie te AWP-y będzie dzierżył po stronie antyterrorystów, Denis, JW i Olof, jest wcześniej to w rękach Krimza była AWP-a, wczoraj widzieliśmy, go oklatującego rundy ze snajperką, no tutaj. Przede wszystkim na JW i na Olofie będą polegali Szwedzi, jeżeli chodzi o te snajperki. To dziwna decyzja po stronie Fnatic, bo jednak Gambit zagra Echo z tymi pistoletami. Na AWP może być ciężko, tu jeden ryzykuje sporo Fnatic. I od razu potem będzie szansa na Rikami. No właśnie, jak podniosą terroryści snajperkę, to mogą ją absolutnie wykorzystać. Ale jak będzie, zobaczymy. Na razie terroryści
powolutku ustawiał się chyba do smokowania bombsite'u, a zatem te snajperki mogą zostać wyłączone. To jest problem. Takie jest błędy, kiedy to smoke, które kiedy to flasze, dużo łatwiej jest zabić furki, szczególnie zawodników nagrających na pistoletach. Tutaj terroryści z pistoletami poruszają się szybciej, ale kiedy będą odcięci snajperzy, to może być im ciężko. I już takie standardowe wlatują, 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 Kopit było blisko czwartego, ale Olof i Krims jeszcze odwracają to spotkanie, jeszcze ten moment, ale Olof zaledwie jeden punkt życia. Krims u niego 88, ale Gosia będzie miał świetną pozycję, żeby przeciwdziałać, żeby jeszcze walczyć. No i chyba Krims zauważył swojego przeciwnika. Tak, wie dokładnie Gosia. My też co się dzieje, Brojana, bo ma w smoku, Rofajten trafiony, był Krims jednak. On ma defuza i ma czas, żeby paczkę rozbroić. Ale tu fenomenalną robotę wykonywał Hobbit, kiedy z tego teka trafił trzykrotnie. I tak niewiele brakowało, żeby trafił też Olofmeistera. Jeden HP tylko został Olofowi. On broił w smoku, Gosia jeszcze go powstrzymał, ale Krims dobrze by wystyczał partnera. I to jest runda dla Fnatic na 5-3. Jeszcze raz możemy oglądać się grę Hobbita. Fantastyczna runda w jego wykonaniu. Ale zabrakło bardzo niewiele. No ale to też pozwolili sobie troszkę na to zawodnicy Fnatic. Zostawiając trzy snajperki, teraz nie powinni podjąć takiej decyzji, no ale już słyszymy, już pojawia się doping dla Fnatic. A to już naprawdę lubią polscy fani. Chociaż Fnatic też ma swojego przecież takiego MVP Gosia, który nawet jeżeli nie zagra tego fenomenalnego tak, to jest nagradzany oklaskami. Teraz to się też dużo nie brakowało w sytuacji 1-2. Udało się powstrzymać zawodnika rozbrajającego bombę. Wtedy nie zdążył wycofać. Szybka reakcja Krimza. Gdyby schował się Dosia na pochyli czy za wagonem, to może wtedy jeszcze mógłby powalczyć, mimo tego, że bomba była zaplątowana. I był to tam smoke na bombsite. No ale jest 5-3 dla Fnatic, także 5 rund z rzędu wygrywają Szwedzi. Teraz jednak na fullu Gambit ze snajperką Moa zostali zakaczami. Został też granaty, kilka smoków, 4 smoki dokładnie. I wciąż jeszcze sporo czasu. Nie spieszą się zawodnicy Gambit Gaming. No, Fnatic też raczej bez żadnych skrótów jak na razie. Na Moł cały czas z 5 fragami. Tak jak w pistoletówce zdobył tego ace'a, tak od tamtego momentu praktycznie go nie widzimy. Jedna asysta, nawet tylko fragana jego kanto. Po stronie Thor, tylko jeden zawodnik, który ma dobrą powiedzę i setki, to jest Zeus. Ale to jest na Mokrejna, tutaj Kinga. Uwaga, to się nie wypuszcza. Nie, tym razem Bobby podniesie, ale znowu Olof jest tutaj na dalej dystans. I Olof po raz kolejny pozostaje na Mokrejna. Gorka, górnie przyciągnął, nawet skryje na plusze. 6 punkt. I tylko Krims zabity w tej rundzie. Krims swoje oczywiście zrobił 2 bardzo ważne fragi przy elektryku. Z wybiegającego Adrena trafił idealnie, kiedy już chciał podjeżdżać Adren na JW. Później zabrakło bardzo niewiele, żeby trafić też Hobbita. On i tak Spitfire'em wiedział dokładnie, gdzie jest rywal. Na tego fraga absolutnie zdobyć musiał, no ale 6-3 dla Fnatic to jest wynik bardzo dobry. No i nie ryzykuje teraz Gambit, mimo tego, że dostają maksymalny bonus za rundę. To zagrali z tekami, ze smokami, ze slashami. Być może zobaczymy taktyczny wjazd na bombsite, ale zmienił się smokami zostanie przez terrorystów. Zostanie przez terrorystów. Na razie jednak zajmuje Hobbit bombsite B. Tam za chwilę wychyli JW, oddaje strzał, ale nic z tego. Więc tutaj wycofa się Hobbit, jeszcze zbije szybki. I za moment zobaczymy wejście. Przygotowany Dosia też na blisko. Sprawdzić, czy kogoś w tej welce już nie ma. No, ale to na pewno. Polecą smoki na bombce tam i tam będą starali się terroryści podłożyć bomby, bo to jest dla nich w tej rundzie najważniejsze. No może po prostu na smoków udałoby się to zrobić. Tak jak wcześniej na bombce GB, w ogóle jeżeli chodzi o podkładanie bomby, to przy Jagi już udało się to zrobić za rundą Gambit. I raz na takiej rundzie, że na tym nie będzie spór. No teraz już wyleciały smoki na bombce GB, wystarczyją, że to jest teraz się skoro, nawet nie powoli, się spisali. No to jest mądry, że to jest zaskoczony, będzie Krista na skrót i zrobi. Adrian już czasem na pewno na Europie, ale to już nie wychodzi, to jest bardzo dla Zeusu. Teraz Zeus i Dosia przejmują chwilowe prowadzenie. 4-3 w tym momencie, snajperka JW, będą musieli odbijać bombsite, a zawodnicy CT, Denis na blisko, Dosia będzie walczył z nim Steka, Dosia pokonany jednak, no i 3-3 nam się zrobiło, antyterroryści mają jednego smoka, JW, ten będzie musiał podejść na bombsite, czekają cały czas gracze Gambit, odpuszczają w tym momencie zupełnie krycie BS, oni czekają na to, aż ktoś chwyci paczkę, żeby chociaż jeden zawodnik CT był w tej sytuacji wyeliminowany, ale na moment chociaż, rusza, pilnuje MTW, tutaj dwójka terrorystów, no i teraz będą do wychylania, Kobiet już od drabinki, rusza z jednym, ale teraz wiedzą dokładnie,
ładnie terroryści to dzieje. Flusza broi bomby na raz, Flusza, ale nic z tego, bo Hobbit miał tu Szakacza i Hobbit tę rundę dokończył, więc jest przełamanie po 6 rundach przegranych z rzędu. Gambit wygrywa rundę Echo, no i teraz będą grać na fullu, a zespół CT, no tutaj musi myśleć, bo tych pieniędzy troszeczkę im brakuje. Jeszcze tak mądrze wskoczył się do tego smoka, żeby takiego małego strejfa, żeby jednak wylądować w tym miejscu, gdzie tego smoka jest więcej. Ponieważ on nie wylądował idealnie na bombie, to sobie tutaj odgrywa się dymem i spowodował, że gdyby Flusza tam od strony starego BS-owego bronił, widać byłoby jego model z tego drona kodynnego, wystawałby kawałek. Teraz jest runda full na full, możliwe, że to będzie nawet reset dla Gambit, no bo zrobię to, że teraz muszą pójść i zacząć, muszą kolejne punkty zdobywać. Bo na razie, jeżeli by przerzucić rundę pistoletową, to jest 6-1 dla Fnatic. No bo 3 punkty oczywiście zdobyte przez Gambit dzięki pistoletówce. No, no dalej nam się nie obudzi, dalej tylko te 5 fragów wyniesionych z rundy pistoletowej. No, wciąż czekamy na fragi Moa na fullu. Oczywiście pistoletówka ważna i na pewno to są pistoletówkę wdzięczne zawodnicy Gambit, no ale trzeba też dokładać flagi w rundach na pełen ekipunek, w pewnym uzbrojeniu, a terroryści już po będą zbiegać na bombę sobie, tutaj JW z niecennym strzałem musiał uważać, bo tam leżą Mołotow. Myślał, że ma zawodnik terrorystów, że już będzie za bombę, ale teraz tak ale nic z tego, fraguje Adren i fraguje Hobbit, a więc jest 4-3. Na plecy pędzi Crimson P9, wychyla się Crimson, celny strzał Zeusa, ale ten szybko wyciąga czeka do tego pojedynku, dobrze jednak Crimson wycofa na moment, a będzie czekał na ruch ze strony Olofa. On zawupo poszuka jakiegoś franga, ale zegarek bombę tyka i czasu jest coraz mniej. Ale Olof, no jest jedno lepsze, Crimson podnosi na wupo, to nie jest lepsze broń do retake'u. Hobbit musi uciekać, bo przeciwnik ma tą potężną broń. No ale nie ma jeszcze smoka, przecież u Crimson tam będzie bardzo ciężki, nie ma również dziesięć. Ale niewykonalne, tym bardziej, że Dosia z fragiem. No jest 5 punkt dla Gambit, opanowana ta gra chwilowo, a nawet może nie tylko opanowana ze strony, to może zaraz opanują też Fnatic, bo kolejna runda jakoś się zanosi przed nami. W meczu z Virtus Pro Gambit pokazało, że mimo niekorzystnego rezultatu na początku, to potrafią wracać. Tu oczywiście Gambit wygrał pistoletówkę, później jednak 6 rund aż przegranych z rzędu, ale w końcu Zeus znalazł sposób na Fnatic. Wygrana rundę Echo, teraz gra na fullu na bombsite BN i zmusza tym samym Fnatic do grania rundy Echo, a zatem za chwilę powinniśmy znowu mieć remis w tym spotkaniu. Druga teraz zawodnicy Fnatic, żeby jeszcze wygrać to spotkanie, no ale będzie dla nich troszkę ryzykownie, tym bardziej, że mało otwiera rundę, no w końcu się obudził. Nie było przesuwać 10 czy nawet 11 rund dla niego zabicia żadnego, a teraz już powraca z kolejnym trafieniem. Zobaczmy, co tu zrobiłem terrorystę z drugimi pistoletami. Chyba Flusza wie, że trafił tam głowę. Dał znać się temu koledze. Adren, nie wiem, jakim cudem on tu jeszcze żyje, ale udało się życie zachować i też udało się sfragować, bo to była fraga Adren. Drugi frag też dla Moła, który ubezpieczał partnera. No i 5-2 Olofmeister. Jeszcze czai się na blisko. Wygląda tam jeden zawodnik, który jest obity. Walczył Olofmeister, ale dobrze. Zeus dwukrotnie na koniec rundy. No i runda dla Gambit Gaming. Raczej spodziewany wynik. Chociaż jeden frag, to zdobędę wszędzie terrorystów na Mołu. No i mamy 6-6. Mołu praktycznie w każdej rundzie poza przeciwnikiem musi zginąć. I ta reguła nam się potwierdza, bo już teraz 12 zgonów na jego kącie. 11, raz udało się jednak poza pistoletami. No i wyrównał. Dawno tego nie widzieliśmy, ostatni raz w wyniku 3-6 lat temu i rozpoczynamy. W końcu jest full of Fnatic. Ostatnie dwie rundy przez nich bardzo ciężko. No, teraz będzie szansa i tym razem bez zakupu muszą zagrywać ani Olof, ani JW, ani Davis, bo przed chwilą taka trójka miała wyty. Teraz żaden z nich nie będzie miał szansa. To już wykurzony Denis pod bombsite'u B, tym dobrym flashem od Hobbita. On wie dokładnie, jak ma takiego flasha. Zawodnik CT ustawiony na blisko. Jest mój drudzy, ale na razie nie wyrwał. Adren już delikatnie po nogach Hobbita. Cały czas stara się skanować Denis. Jeszcze nic z tego. Smoke na pochylnie, na wszelki wypadek. Już terroryści wbiegają, no może ten smoke jest spóźniony, chyba tak. Terroryści teraz bliżej skanował Flusza, ten z jednym fragiem. Adren już na bombsite'ie. On tak ma za zadanie podejść jak najdalej, jak najbliżej. Żeby tutaj chociaż kontrolować, żeby agresywny Zeus dokłada fraga, robi nam się 2-2. A więc jeszcze jest szansa dla obu zespołów. Mołów w bombsite'cie. Nie leży, a tu Adren wyciągnął Olofmeistera i ten tylko Crims. Seria flaut od Adrena jeszcze nie do końca udana. Nate pod Crimsa niebezpieczny, nieprzyjemny. A Crims zdaje się uciekać, chociaż tu jeszcze szanse są. 23 HP na jego koncie. Przepraszam, wie gdzie jest Adren.
Już wycofuje, pochylnie oddaje serię Grimms, ale niecelną i to jest runda dla Gambit Gaming na 7-6. A była wielka szansa, żeby wyeliminować Adrena w dosyć łatwy sposób, no bo się spotkali się, to było takie spotkanie trzeciego stopnia w smoku. No i że Olof taki błąd popełnił, no, jakieś może ustawienia graficzne inne, ale no, wydaje się, że raczej ich zawodnicy właśnie mają te niższe ustawienia, które powodują, że widzi się więcej. No, Olof Meister dał tutaj buziaka Adrenowi, a ten... Chyba zdenerwowany, oddał serio zakacza w głowę. Także nie było to przyjemne spotkanie. Tak, to nieodwzajemniona miłość, nieudana randka ze strony Olofmeistera. Że tutaj aż współczuję mu tego spotkania z Adrenem. No ale jest runda dla Gambit Gaming i są o krok od zwycięstwa w tej pierwszej połówce. No to już przez 7-6. Wynik dla nich bardzo dobry. Wynik podobny zresztą, który uzyskali w meczu z Virtus Pro, bo wtedy w pierwszej połówce było 8-7. Zatem tutaj ten wynik też bardzo możliwy. No zobaczymy, czy to wystarczy drużynie Gambit, ale po stronie CD przecież gra się łatwiej teoretycznie na trainie. A tu wydawało się, że Fnatic już do meczu wróciło, że już wszystko jest pod kontrolą. Było 6-3. Na chwilę runda jako po stronie Gambit wygrana, która dodała im znowu energii, wydała im mocy. No i Gambit Gaming znowu w natarciu 4 rundy wygrane z rzędu. To jest pierwsza mapa, zatem będziemy oglądać co najmniej jeszcze Inferno, jeżeli będzie potrzebna trzecia decydująca, pojawi się Overpass, także to nie jest koniec. Tutaj nawet jeżeli Fnatic polegnie, będzie szansa na powrót. O, los ustawiony na bliskim autorze. Sprawdzą tego, że Inferno jest tak. No ale jednak dosiak, to jak nie on. Tutaj daje entry swojej drużyny i już będzie to smoknie pewnie, troszkę luki zostawił i to wykorzystuje plusa. Plusa kolejna szansa, żeby skorzystać z tej luki. No i tutaj Zeus powolni, już sprawdza wszystkie kąty. Może dopiero teraz zobaczymy fraga. No i nie spieszą się po drugiej stronie zawodnicy, którzy... Kolejne zabicie na ogonie. A Zeus zdobywa fraga, wycofuje błyskawicznie, wiedząc, że ktoś tam może podejść na pozycję plusza, żeby jeździć fragowo. Zeus czekał na to, ale to fraga do Nisatu. JW Chris nagle! Błyskawicznie zdobyte fragi przez zawodników Fnatic. Wydawało się, że już Gambit ma kontrolę, bo było 4-3, a tu nagle JW dwukrotnie. Denis trafił. Nieprawdopodobne, jak szybko się ta runda dla drużyny Gambit skończyła. Tak naprawdę stracilibyśmy 4 fragi tej rundy. Ale tak, ciężko było zobaczyć wszystkie, bo przecież to było niewykonalne, żeby mieć 3 ekrany zawodników naraz. No i teraz 7-7, Fnatic jeszcze walczy o zwycięstwo w pierwszej połowie. Jeszcze walczą o ten wynik 8-7, chociaż to i tak nie będzie chyba dla nich zadowalające. Po takim dobrym powrocie, po tym wyniku 6-3. A teraz Gambit jeszcze na full, oczywiście wystarczyło w tej ostatniej rundzie pierwszej połówki. No i spokojna, powolna gra, Fnatic wygrywa ważną rundę, bo by rundę przegrali, gdyby Gambit wygrało pierwszą połówkę, to naprawdę niewiele by im brakowało, żeby... Ten pierwszy ma swoją mapę wygrać, tymczasem już na bombsite, a tu wrzuca jednak dwukrotnie, a zatem jest przewaga. Terroryści zdaje się chcą wrócić na bombsite B, tu jednak Mołotow wrzucony w dobrym momencie, kiedy już chcieli terroryści rotować, kiedy już chcieli wjeżdżać na bombsite, to tam dobry Mołotow od Denisa, który zatrzymuje to wejście. Moł, tutaj 9 fragów, ostatecznie Moł na Moła koncie, mimo że miał 10 rund bez żadnego zmienia. Na bombsite, a już Olof Meister pomaga, no i tu tylko jeden zawodnik, tylko Hobbit przeżycił ostatnie, że on daleko, daleko od akcji, na bombsite B. No, poluje tu, ma chociaż jednego fraga, ale takiej rundy wygrać jest po prostu nie może. No i pozostaje pod osłoną Smoke, ale bomba na drugim bosie, no, nawet chyba nie powinien próbować wychylać. Ale teraz najbardziej jest to po prostu atakować ten bombsite, powinien uzyskać bonus za przegrane. To tak ostatnia runda, więc to wszystko bez znaczenia, no Hobbit musi tu walczyć absolutnie. Oczywiście tego Akacza na kolejną rundę nie zachowa, bo to już będzie zmiana stron. No i GW kończy rundę. Zobaczmy sobie tabelę. Krims 16, najwięcej z całego zespołu. Drugi po nim, tuż pod nim GW 14, 11 Olof Meister. Ta trójka Fnatic najlepsza. No i czekamy na połówkę numer 2. No i będziemy mogli za chwilę odpauzować spotkanie. Tu jeszcze fragi Hobbita na zakończenie tej rundy, które już wiele mu oczywiście nie dały, ale zawsze do statystyk, do ratingu runda Hobbita. Ale to jest 8-7 do Fnatic i za chwilę jak kontynuujemy mecz, jeszcze dwie osoby nie potwierdziły gotowości. Oj, coś tam nie piknęło, być może właśnie za moment rozpoczniemy tę drugą połówkę pierwszej mapy, mapy Gambit Gaming. No tak, i pamiętajmy, pierwsza runda pistoletowa wygrana przez Gambit, teraz, jeżeli będzie kolejna, to już będzie dosyć... Konkretny wynik dla nich, chociaż już to w pierwszej połowie. 7 rund po stronie Terro na trainie. To jest coś, z czego mogą być zadowoleni. To jest coś, co daje im skrzydła. Daje wiatr w żagle i będzie pchał ich, żeby dalej kontynuować tę serię zwycięstw na swojej mapie. No, to będzie potem
jedna runda pistoletowa, część zakupienie Torden ma użyć Wejsa. Tylko jeden do katery rundy pistoletowej i Wejsa na wątek, a tutaj Gosio musi puszczać. A przygotowana ta taktyka ze Smokiem, z Mołotowem w bombset i wjeżdżają terroryści jak do siebie. Bomba już zaplanowana, teraz trzeba będzie odbić we czterech, no w pięciu na czterech właściwie, bo Moł wciąż jeszcze się trzyma na nogach. Obić z jednym, a teraz jest mało Moł na górze, Lolo Fighter strzela głowę. Lolo Fighter walczy z bombset, ale nic z tego. Odbijają to antyterroryści, tylko JW przeżyci ostatni żywy, 37 HP na koncie. Pędzi JW, nie zdąży, nie ma żadnych szans, bomba Bryona. No i za chwilę będzie 8 do 8, a więc ta runda pistoletowa znowu dla Gambit Game. Tym razem będzie tym bardziej rozłożyło się to po całej drużynie. No i jest wyrównanie i szansa na kolejne dwa punkty. No Fnatic chyba nie tak planowało początek tej serii BO3, ale jest takie też powiedzenie, kto nie wygrywa 2-0, ten wygrywa 2-1. No, możliwe, że to by się sprawdziło w tym przypadku, jeżeli Fnatic polegnie na łapie przeciwnika na swojej wróci i na tej trzeciej, teoretycznie neutralnej, będzie miała szansę punktować. No ale przecież ta gra się już nie skończyła, to dopiero 17 runda. Fnatic ma jakiś zapas punktowy, no 8 rund to nie jest tak mało, ale muszą pokazać o wiele lepszą stronę terenu z Gambit, a ci grali wystarczająco dobrze. Już daliśmy drabince, prawda Zeus? Wtedy przejdzie stały niczelny, ale Zeus szybko się poprawia. HP dalej Zeus, nie może tak długo trwać. Faktycznie, nikt jeszcze ze strony terrorystów nie trafił, no i w tej sytuacji, ze strony terrorystów, tak, no i w tej sytuacji tylko wróżę przy życiu. Ostatnie żywy 2-300 na koncie, oczywiście runda Echo to była po stronie Fnatic bez zakupów, bo chciał zagrać w rundzie numer 3 po stronie terrorystów. Wróżę już na mierze urwana Dosia. No i do niego jednego wróża, wkrywany był już Dosia i nie pomyli się tym razem, a więc spokojnie wygrana runda przez Gambit Gaming. To jest 1-8, no i teraz na fullu zagra Fnatic, no i przydałoby się taką rundę wygrać, bo inaczej wynik może im daleko uciec. Mał już na zasięgu. Tylko scout do niego, no i tutaj Zeus miał bardzo dużo szczęścia, bo przecież Denis, tam było do niego kilka sekund, przecież nawet to chyba Denis jako pierwszy zauważył swojego wroga. A miał nawet coś strzał na początku, na te nerwy. No minimalnie, źle, Denis tam nie od razu, taka szansa się marnuje, ale to nie była runda, na którą nas Fnatic liczyło. To nie był ten moment, w którym mieli punktować. Teraz dla takiej jeszcze ma te 37, będzie szansa dla Fnatic. No i może troszkę przyspieszać. Wcześniej dla Gambit wielokrotnie rozwiązaniem wydawało się być atakowanie na Bonfage A, B. Tam kilkukrotnie nawet udawało się plantować na rundzie Echo. To sport. Dzięki temu pozyskał wynik w tej połowie. A Fnatic nie spieszy się, tymczasem na minutę wchodzi się na zegara. No, Fnatic tutaj gra bardzo spokojnie, jak na razie oni wiedzą, jak ważna jest ta runda. Też sprawdzi bombset B tutaj. Jeszcze to jeszcze za szpulą był Adren, ten z jednym fragiem baitował, tylko to za blisko. Oj, Krim zakłada drugiego fraga i jest nagle przewaga dla zespołu terrorystów. Wraca Moł, on jednak tylko ze scoutem, ale z drugiej strony porusza się szybciej. No, poleciał Smoke w tego Mołotowa. No i antyterrorysta blisko w tym Smoku, nawet można wybroić paczkę i tym zaskoczyć zespół Utero. Krim zda bombset, ale Hobbit wcelowany daje sobie radę. Gdzie są zawodnicy Fnatic? Od pleców podchodzi Olof, od góry Denis. Nikt chyba tych pleców w tym momencie nie kontroluje, ani jednak jest Hobbit, który tylko na dobrze. Olof Meister na blisko, ale Hobbit widzi dokładnie, co się dzieje. Smok na paczkę broi na razie w momencie Zeus. Spuścił na moment jeszcze Zeus, ale to zrobił na całe szczęście, bo to właśnie on wycofał. Zobaczył Denisa na górze i zdobywa tego fraga, zatem znakomicie zespół Gambit. Świetnie zachował się Hobbit, który pilnował pleców, który wiedział, że tam ktoś musi zachodzić ze zespołu Fnatic. No i dzięki Hobbitowi ta runda wygrana. Najważniejszy pojedynek z Krimzem wygrany. Później sprawdził plecy. Hobbit tutaj naprawdę robił fenomenalną robotę. Pomyślał. Wiedział, co ma zrobić. No i tu brawa dla Hobbita, bo przede wszystkim dzięki niemu jest runda numer 10 dla Gambit. A zaczuwali przewagą terroryści, po prostu podłożonej bombie mieli sytuację 4-3, a jednak to zostało rozstopione. Jednak to zostało wygrane. No i teraz Thor zaledwie ze strony Fnatic. Następna runda może będzie full, no bo teraz to już są 3 rundy przejrzane z rządu przez nich, ale jeszcze teraz do 2000 około zbliska niektórych zawodników. Może będą mieć nic, że po raz kolejny uda się to mieć bombę. Na kilku mogłoby się okazać na side B. Tam teraz ustawienie tylko jednym to jest Dosia. Hobbit na mierze urywali, wiedzę, że to jest dokładnie Hobbit, muszą być jednak na blisko. Podczas taki terrorystów, Mał z jednym, ale on ze snajperką może być duży problem, nie ten strzał. No i wszystko Olof Meister skanuje, znakomicie robi to Olof. I już tylko Dosia przeżycił 1-4. Terroryści w tej rundzie Echo robią co mogą, żeby rundę ugrać. Bombset B1 zaatakowany, Dosia chyba zdaje sobie sprawę z tego, co się właśnie stało. To był tylko fake z odnogi. No a Krim za chwilę sprawdzi, oj ten timing. Krim podjechał, zobaczył tam Dosię, ale ten tylko 4 HP bez żadnych szans. Runda dla Fnatic, wygrany Echo. No i teraz pytanie, co zrobił zespół CT? Tych pieniędzy mają mało, chociaż Zeus 9650. On kupuje snajperkę dla kolegi, a więc chyba będzie forza po stronie CT. No,
na razie co nam to wskazuje. Dwie AWP nawet zabijemy na taką rundę ze strony Mołu i Adrena. Chociaż jednak to tego nie. To będzie Mołu plus Adren, znowu ustawienie na dwie snajperki. Po stronie Terra, no tutaj nie ma sensu wykonać drugiej. Tym razem tylko Olof na long grę stabilnie, jeżeli chodzi o jego AWP. 14 kroków na razie na jego koncie, najmniej znowu 30 plus, a on w podpowiedzi pierwszej połowy miał też koło 7 zabić, czyli ta druga połowa na razie nie jest zbyt odbita. Wow. Proszę już obity, 24 HP na koncie, że tu niewiele brakowało, no ale Dosia wciąż agresywnie, dość nie rezygnuje jeszcze z krycia tego bombsite'u, no a terroryści czekają. Tutaj Frusza podchodzi na blisko. Mają dużo czasu zawodnicy Fnatic. Nie sądzę, żeby wyjeżdżali tak szybko. To jest raczej drużyna, która lubi poczekać, żeby rundach na furę sobie. Nie do... Na rundach Echo z tekami. Lepiej zagrać agresywnie. Tu wykonuje jednak jakieś granaty i cofnięcie na bombset. A, bomba jeszcze leży. Za chwilę podniesie chyba Frusza. I zobaczymy atak na bombset kryty przez Hobbita. Może ci na odnogę. I Jolof. Majster spóźniony już tym całym. Ma sporo HP na koncie. Terroryści jednak wciąż czekają, jeszcze nie wybiegają, poczekają na Olofa, bo ten ma dobrą pozycję, żeby wywierać presję i grać agresywnie. Do końca rundy 50 sekund teraz ustawiona będzie AWP w rękach JW. Jednak na odnodze zamiana snajperkami. Zaczęła dobrze Zeus, walczy z Olofem, ale jeszcze bez straty. Teraz kolejna szansa na Olof, zignorował w ogóle swojego przeciwnika. Teraz pozwolili dzięki temu zdobyć sobie jednego wraga za wysoki gambit. Ale jeszcze znowu snajper Zeus, tak jak wcześniej, trochę nie został Dosia. Tak teraz obity zaledwie Denis ze snajperki. No i wykończony to przez Kopita. Znakomicie to rozgrywają zawodnicy antyterrorystów po jednym wragu, Zeus i Hobbit. No i teraz terroryści będą musieli wybiegać, ale zostało 19 sekund do końca, trafiony Hobbit, on na blisko strzelce nie dał rady. A teraz tu jeszcze tej zabij z odnogi, chowają się zawodnicy CT, no i trafił graczy. Tu Zeus nie daje rady, co tu się dzieje? Znakomicie sytuacja 3 na 5, na 9 sekund końcem, jeszcze wjeżdża. Oj, teraz walka trwa, ginie zawodnik plantujący bombę, no i w tej sytuacji nie ma żadnych szans JW. On zachowuje sobie broń, ale Dosia za chwilę może go dorwać, chowa się, JW bije o nim, Dosia poleci po przeciwnika, Dosia nie da rady, jednak JW movementem porobił. Ale teraz dodżował, naprawdę. Każdy strzał, który wystrzelił Dosia, zakończył się nietrafieniem. No 3 HP na końcu JW, to było dosłownie na przypadkowego nejda, nawet... Ja breakdance za tam JW, nie wiem jakim cudem on to przeżył, nie wiem jakim cudem zdodżował, uniknął tych strzałów od zawodnika Gambit Gaming. Jest to snajperka po stronie JW, dzięki temu też oczywiście Fnatic gra na fullu. Dwa akacze, dwa umpy i próbują walczyć szpedzi, ale ten wynik dla nich coraz mniej przyjemny. 11-9 dla Gambit, teraz na odnodze agresywnie nieco Hobbit. No ale tutaj nikogo do pomocy nie ma, chociaż tym smokiem odciął się od rywali, no zarzucony mech pod niego nieprzyjemny, 40 HP mniej Hobbit i od razu wycofuje, żeby nie zginąć przypadkiem, bo to na pewno byłaby spora przewaga dla Fnatic. Tam byłaby mała luka, żeby oddać się strzał ze snajperki w stronę Hobbita, ale ten 60 HP będzie zadowolony, że dalej żyje. Ustawiony na drabince, to może się zakończyć źle. Tutaj na blisko jest Zeus, już Frusa wie, gdzie jest jego przeciwnik. Jeszcze będzie mógł wychylać Denis, bo tutaj we dwójkę przecież to jest. No i Denisa już się nie spodziewał Zeus. To jest to. Jeden grad uciekł, zwrócił na siebie uwagę i później nie świadom niczego Zeus. Po prostu wszedł, niczym w Falcon 2. Teraz JW ustawiony za bufą na odnodze. Po drugiej stronie będzie mał, więc tak pojedynek z tej perspektywy jest najbardziej możliwy. No ale paka jest. Ona teraz Denis z kolejnym fragiem, tak jak wcześniej Zeus, tak teraz Adren. Daje się dosyć łatwo. Ograć. Terroryści tutaj nie mają karabinu, tylko dwa UMP, Dosia Hobbit, mało oczywiście ze snajperką. No ale ta runda ucieka drużynie Gambit, a pieniędzy przecież mają bardzo mało, tylko Zeus, on też już tylko 750 lat na końcu, także to nie wygląda zbyt dobrze dla zawodników Gambit. Tu potrzebuje jakiegoś bohatera. Jest tak na bombsite, o, na bombsite, a odpuszczyli całkowicie krycie bombsite'u B, ale terroryści zdaje się już wycofują, chociaż nie, tu Hobbit jest atakowany, dobrze jednak Hobbit, tu jeszcze raz Mał na odnodze dwukrotnie, dwóch na dwóch nam się robi. Mał po raz kolejny, trzeci frag dla niego i tylko Frusza przy życiu, 15 sekund, ale kto jak nie on, jeden z najlepszych graczy na świecie. Cały czas. Dosia goni, tym razem Dosia nie może popełnić błędu, tak jak ostatnio w JW. Podnosi paczkę Frusza. Oj, tu nie ma szans. Nie ma szans, a więc wygrywają tę rundę Gambit. 3 na 5. Ale świetnie ustawiony Hobbit. Świetna też runda Moła. Może on nie ma takich rundy dużo. Tak dobrze zaczął. Dwa fragi dla niego w takich teoretycznie łatwych sytuacjach, bo nie spodziewali się go tam przeciwnicy. To może Adrian się już spodziewał, nieco bardziej, ale... Denis, dwa fragi, samemu nie stracił ani jednego punktu życia. Później była świetna sytuacja wyjściowa dla Fnatic, żeby atakować. 5-3, a jednak udaje się coś takiego wygrać. Nie mam pytań teraz, jeżeli chodzi o obronę Gambit. 12 punktów już w drugiej połowie teraz. Prowadzenie 3-punktowe nad Fnatic, które zaledwie 9 rund wygranych, z czego
8 w pierwszej połowie po stronie TT. Jestem czwórka u Hobbita, jest Akacz u Adrena, Zeus z UMPM, Mo oczywiście ze snajperką. No, ważna runda wygrała przez Gambit. Atlantic wciąż się nie może pozbierać. Wygrali rundę. No i co z tego teraz? Tylko Glocki, All of Meister 4700, ale raczej. A więc Fnatic musi grać eko, no i Gambit Gaming za chwilę może prowadzić 13-9. To ma być jakieś szybsze wyjście, takie nawet bez wielkiej nadziei ze strony Fnatic. No oni tą rundę wciąż na pewno ze sobą, oni chcą dojść do głosu, kiedy będą mieli fulla. Teraz nawet ciężko będzie myśleć, mieć nadzieję o podłożenie bomby, bo Adrian już z pierwszym zabiciem. Po drugiej stronie smoka na odnowę jest Hobbit. Tutaj czekają na gdyby dali i Olof, więc to raczej oni muszą za chwilkę zaatakować. Olof teraz przegrywa pojedynek, ale JW jeszcze uzupełnia lukę. Zeus błyszczy się po fragu, reaguje. Wie, że na odnodze czaił się sam JW, mocno bity zresztą. Już Zeus dobrze ustawiony. Adren tymczasem skrócił do Elki, no i tu JW raczej nie będzie miał większych szans, chociaż jeszcze sprytnie, JW chce zajść od góry. Jakbyś powiedział się, że ktoś tu może być na blisko, no i taki zaskoczony Adren, ale w tej sytuacji z samym Glockiem JW nie miał nic do powiedzenia. To jest runda dla Gambit Gaming na 13-9 i teraz tylko 3 rundy dzielą ekipę Zeusa od zwycięstwa na swojej mapie The Trade. I może okazać się, że ten jeden pool będzie na miarę dwóch rund. Jeżeli Fnatic teraz przegra, następna runda to jest dla nich znowu Force, czyli Echo. No i Gambit może wchodzić na ten pułap 15 punktów, który pozwoli im grać jeszcze 7 rund meczowych. Ale przed nami najcięższa runda, może dla Fnatic, może dla Gambit też najcięższa runda. Przecież widzieliśmy takie tendencje, że Fnatic wygrywa w pewnym momencie jakiegoś klacza i później grają bezbłędnie. Tak było w spotkaniu przeciwko nami. Wtedy to było takie kreatowanie chyba klucza, później jeszcze poszedł do kroki Kings. No, bo to było za wychowanie do kroki Kings. To pierwszy, zabity. Snajper już skuteczny. Na pewno Mołowie jest dużo łatwiej grać po stronie broniącej niż po stronie atakującej tu snajperką. Tu może wychylać też agresywnie, zaskakiwać przeciwników. I faktycznie Moł z bardzo ważnym fragiem, dającym przewagę. Tu jeszcze tę przewagę powiększa Zeus i to jest 5-3. Na tym szoku, jak dobrze gra Gambit. Oczywiście to jest pierwsza mapa, mówił JW, że oni są dużo w pojedynkach best of three. No i za chwilę będą mogli odpowiedzieć na Inferno, ale na razie jeszcze się ta mapa nie kończy. Wjazdą bombę i dobrze ucieka Adrian po tego smoka. Seria to lauto do Adrena, ale niezbyt udana. Musi uważać, bo już obity bardzo mocno. Tu na górze snajper, Moł, trafiony już przez zawodnika Tero, ale Moł po raz drugi, po raz trzeci właściwie w tej rundzie. I już tylko na blisko czai się gdzieś Olof Meister. Adren na trzech Olof, ale Adren wrócił, żeby pomóc. Adren kończy rundę, ale znowu Moł pokazuje, na czego stać. Znowu po stręce ten Moł ratuje rundę dla Gambit na 14-9 tym razem. No i świetnie, podjechał sobie na zamek zawodnik Tetron. Dał przewagę w pierwszych sekundach rundy i to tak rozbiło atak Fnatic. I teraz po 3000 dolarów uwiększa się tylko Olof, co więcej, bo 4. Jestem ciekaw, jakie zakupy poczynią na tę rundę, bo to może być już 15 punkt dla Gambit. Jeżeli teraz forsują w następnej, znowu muszą forsować przy ewentualnych przegranych. No i podjęta decyzja. Jest full, jest AK-47 i Gail. Olof i Denisa to wypali z pistoletami, ale to jeszcze daje Fnatic szansę na walkę. Na podjęcie takiego kontaktowego punktu, 14-10 nie będzie źle, deficyt 4-punktowy. No z tego da się jeszcze zrobić w teorii 16-14 dla Fnatic. No ale teoria, praktyka. Teraz widzimy bardzo dobrze, że Gambit to już nie wygląda, ale tutaj wygląda, tutaj będzie Moł, a już bardzo poobjany Olof. Tutaj idę za 120, ale Denis wszystko się rewanżuje i będzie chyba wejść na Morbita. Tam zostaje bomba, tam wygrywane jakieś smoki, ale tych nie ma już po stronie Terror. Tutaj tylko 2 Mołotowy, 2 Flesza i 1 granatogonkowy. Zawodnicy CT wciąż czekają na to wejście. Na bomb sejcie będzie tylko Adren w tym momencie. Ale obity bardzo mocno Denis. No i chyba terroryści jednak będą wchodzić na zamek. Rusza z bombą, już podchodzi na górę, więc za moment zbiorą się tam. Gdzie mamy Adrena, tymczasem Hobbit chyba wie dokładnie, gdzie jest Grimms. Ten nie zdaje sobie sprawy z tego, a może jednak Grimms to Hobbit. Oj, z problemami Hobbit daje sobie jednak radę. Obity do 4 HP, zatem miał sporo szczęścia. Tutaj już lecą granaty. Wie, co się dzieje. Adren wkrywany za dwójki, tam namierzył rywala. Miał szczęście, bo Grimms był obity. Dosia, zdaje to asysta, wrzucza. Zdobyła fraga, więc jeszcze jest nadzieja. 2-3. Hobbit przecież jeszcze ucieka na górę. Półeczkę leci zawodnik Tero. JW trafione tylko delikatnie, za 28 HP, czeka Frusza na blisko i JW chce teraz osłaniać swojego kolegę, żeby ustawić się bliżej niego. Podjeżdża Zeus agresywnie, Frusza z fragiem, błyszczy, wycofuje, żeby nie zginąć, ale Moł znowu robi robotę ze snajperki. Na
jednego. O, JW zostaje mu otworzony, ale nieco za plecy. Brojona bomba na raz przez Hobbita, dość ryzykownie. JW wciąż nie wychyla. Dopiero teraz będzie chciał sprawdzić. Oj, znowu chyba paczkę. Hobbit ucieka błyskawicznie JW. Mało agresywnie. Oj, teraz walczy JW. Jeszcze się ustawia mało w bombsite. Poczeka chwilę JW. Wychyla się pod mała, ten nie daje rady. No i w tej sytuacji musi uciekać małka runda dla JW. Jeszcze z Spivajerem wychyla on. I to jest 10-14 w tym ostatnim momencie. Fnatic wraca. Wróciło Fnatic. Gdyby teraz zrobili z tego wyniku 10-14, 16-14, to później ta runda będzie się śniła Gambit. Ale jeszcze to nie jest runda, jeszcze nie ma zakupu, jeszcze nie wiemy, jak zagrają następną rundę Fnatic. Cały czas jest szansa, no większa oczywiście na to, że antyterrorystów, którzy będą mieli przed sobą jeszcze więcej szans. Teraz dwie WP, Mał plus Adren, tak jak wcześniej, wygrywali za wnicy Fnatic, JW i Oro po stronie antyterrorystów z dwoma stankierkami. Teraz po raz pierwszy chyba widzimy ze strony Gambit takie posunięcie. No i tutaj też plusa miał bardzo dużą rolę, wychylił się do przeciwnika, ale to co zrobił JW, wydawało się w pewnym momencie, że on nie ma pomysłu, jak wygrać tę rundę, a jednak. Zobaczymy, że Hobbita tutaj prawdopodobnie rozmowy ma szansę, potem wejście agresywne na bombsite Adren, szybko chciał zdobyć teren zawodnicy terrorystów. 3-3, jednak Hobbita jest JW, plusa również. Także tutaj przed większą szansą teoretycznie antyterroryści. Jeszcze Dosia podsadzony na Estan, wciąż czeka, aż ktoś wyjdzie mu pod celownik. Nie chce sam jednak wychylać. Spokojnie, Dosia teraz coraz bliżej jego celownika, jest plusza. JW jeszcze zachodzi od Elfie, który jest celowany, ale nie wiedział, gdzie będzie Dosia. I tutaj ważny frag dla Fluszy, chociaż też bardzo mało HP na jego koncie. Rotacja po stronie JW, ale na odnogę. Tutaj czeka Crimson MTW. Blisko niego wciąż jest Mał. Ale sprytne zachowanie JW, że chce jeszcze obiegać, że jeszcze poczekają zawodnicy terrorystów właśnie na jego ruch. Tu za chwilę zobaczy pewnie wystającą lufę Mał, może jeszcze nie teraz, ale za moment. Mał, no ciekaw jestem, czy spodziewa się tego, raczej nie ma szansy spodziewać takiej opcji. Tu JW znakomicie nie chciał ryzykować jakąś koszą, po prostu wyjechał od nogą i tam zdobywa fraga. Adren tymczasem przez tego smoka może próbować wyjść. Oj, czyżby JW słyszał tego zawodnika. JW tak spokojnie dokończył. Oj, JW, znakomita runda JW po raz kolejny. Hat-trick tego zawodnika. To, co teraz robi JW, to jest coś fantastycznego. Rewelacyjna forma tego gracza. Gdyby nie on, to byłoby momentu. A tak, to wciąż jeszcze Fnatic pozostaje w grze. Ale czy Mał i Adren nie mieli informacji, że dwóch zawodników praktycznie nie ma HP, że są mocno obici? A gdyby tak było, to może zamieniliby te bronie na M4 i dzięki temu dali sobie nieco większą szansę. A tak, walcząc ze snajperkami, no, tak naprawdę mieli przewóz takiej formy nad treścią, no odwróć. Po prostu nie były potrzebne tak mocne bronie na zawodników tak mocno obitych. To właśnie, to byli się zawodnicy Gambit, wyczekali, ale dużo czasu mieli spędzić. Tam spokojnie mogli sobie podejść od nogi, tam przecież robił plecy JW. To był fenomenalny pomysł ze strony Szpeda. No i teraz z rundy Echo po stronie Gambit tutaj walczył Zeus, ale nic z tego. To powinno być 12-14 już za moment. Tutaj bez żadnych zakupów zespół antyterrorystów, najwięcej mam mało 2-400, ale to i tak będzie trochę za mało. Jednym bardziej to jest JW wyczerpkowany przez Mała, ale to tylko jeden frag dany terrorysty. 12-14, raczej wynik spodziewany. No i tym zespół CT już będzie grać. Mał ma na snajperkę nawet, ale bez Kevlara. Pozostali z M4-kami prawdopodobnie. No i pauza taktyczna po stronie Gambit. Niespodziewanego. 14-12, potrzebna ta dodatkowa chwila zastanowienie ze strony terrorystów. Mał już AWP-a. U Adrena na pewno jej nie zobaczymy, ponieważ teraz już żaden z graczy CT nie ma takich finansów, aby doposażyć się wapkę na Mał. Teraz będzie grana u niego bez Kewa. A Jolo, otwierał taki, można mi powiedzieć, minimalnie szczęśliwy, bo sposób, bo tam celownik chyba już zjechał w dół, a jednak ta peska w głowę poleciała. No może, oddając tę sekundę, zabrał przeciwnikowi szansę na trafienie w niego. Czekamy na zakupy od Adrena. Pauza już zakończona. 10 sekund do zakończenia freestyle'u i wyruszymy z rundą 27. Jeżeli to uda się wygrać zawodnikom Fnatic, następna też może być wygrana. Możemy zobaczyć w nich 14-14. No i to byłoby naprawdę straszne dla Gambit, gdyby Fnatic wróciło z tym wynikiem. Nawet jeżeli teraz doprowadziliby do dogrywki, nie spodziewali się chyba tego antyterrorysty, bo była jeszcze runda, gdzie mogli dać sobie 15 punkt. Tak naprawdę. Tak, bez większego ryzyka. A tutaj górki, jeden UMP udosi i już czuje się Mał w odnogę, frag dla niego. A jak Mał te fragi zdobywają, to wtedy rundę wygrywają zawodnicy ECT. Hobbit dokłada kolejnego z Elki, wychylał się Denis, ale nie dał rady zaskoczyć swojego rywala, także 5-3 przewaga po stronie Gambit Gaming. Taką rundę już raz Gambit wygrało 3-5, może Fnatic też stać na wygranie takiej rundy 3-5. A więc jest rotacja pod bombside B, tam ostatnio chyba właśnie udało się w takim trudnym momencie wejść. No ale zobaczmy, co zrobią antyterroryści. Tylko jeden gracz w tym momencie, Dosia, na bombsite B dość agresywny, chociaż od Eski jeszcze będzie osłaniał go Adren.
to jest dobra pozycja do osób, gdzie nie nasz pula zaskoczyć. To jest pozycja, z której Wejlander praktycznie wykończył pętę w fazie grupowej. W taki sposób wyłączył tego z gry. No dalsze zwycięstwa. Przygotowany ze snajperką, możliwe, że go zrobimy takie skokie grę w celowanie, ale jednak ten smok jeszcze przedłuży ten atak, chociaż nie, przyspieszają sobie zawodnicy Terro. Ale to jeszcze trójka, czy sprawdzi, ale jest sprawdzona, no i dość za zero w tej rundzie. Ale Adel nie już dopiero trafia, bardzo bity jest Grimm, Zorofmeister obrywa do 28 na plecy Kopi, dobrze jednak Zorofmeister. A więc dwóch na trzech jeszcze walczy Fnatic, mając nóż na gardle. Jednak nie poddają się. Przeskakiwał Krims na trójkę, ale nic z tego. No i Olof wkraczył jeden na trzech. Olof wychylał, ale nic z tego. Adren celowany tylko czekał, aż snajper ekipy terrorystów wychyli pod jego celownik. No i runa numer 15 dla Gambit Gaming. Będzie trudno powrócić, bo na pik ma jeszcze deficyt z trzech rund. Chociaż do dogrywki myślę, że nawet szansa byłaby doprowadzić, bo tutaj czterech zawodników na te konkretne finanse. Po 70 widziałem, że nawet myślę, że no właśnie, teraz tylko sobie będzie kluczy dokupić broń, żeby ta się jeszcze obudziła. A kluczą w tym spotkaniu mam wrażenie, że troszkę na początku przynajmniej był nieobecny. No ale cały czas to on zamyka statystyki z 14 frakami, kiedy JW osiągnął już 24 zabicia. Ale JW ewidentnie najlepszy zawodnik dziś po stronie Fnatic. Fenomenalna robota. Czuje się rewelacyjnie w tych pojedynkach 1 na 1. Czy przeraczył, czy nawet wtedy co uciekał. Fenomenalny movement, a tu Adren na fleszu. Zdobywa fraga, na pamięć zagrał Adren. A tu ważna akcja Hobbita na wszystko przy JW, trafiona głowa nawet chyba u JW, nie oberwał JW, dwa trafienia dla niego, to jest właśnie ten zawodnik, który tutaj przede wszystkim kieruje grę. Wydawało się, że już Gambit Gaming ma doskonałą zaliczkę do tego, żeby wygrać pierwszą mapę po trafieniu Adrena, ale JW bierze szybko ciężar gry na swoje barki, no i teraz ciągnie grę drużyny Fnatic. Tutaj Zeus w bardzo ważnym pojedynku zobaczył już Hofmeistera. Nie, tylko jednak Zeus na raty. A jednak daje sobie radę, boi się tam JW, ale JW już tam nie ma razem z Olofem. JW wycofał i chyba za moment będzie wejście na bombsite B. Tutaj już jest dwójka, trójka nawet zawodników. To się za chwilę będzie w dużym szoku, bo terroryści sprawdzają pozycję. Zdziwieni, że tu nikogo nie ma. Plantowana już bomba. No i Dosia za chwilę będzie zdziwiony. Terroryści będą do niego rotowali, a tu proszę bardzo. Bomba leży, Flusza przychodzi na blisko. Za chwilę się Dosia może bardzo mocno zdziwić. I tutaj mijają się Flusza z Dosią. Nie widzą się jeszcze, zobaczmy co tu się dzieje. Za chwilę się obróci Dosia na przeciwnika. Powinien tego prawie Dosia zdobyć, tak jest. Dwóch na dwóch, ale Grimms dokłada jednego i tylko jeden zawodnik, Adren. Nie wiem, czy jest sens, żeby tutaj odbijać, bo tych pieniędzy brakuje zespołowi CT. Wychylał się Adren, ale wie, że tu nie ma sensu. Wie, że lepiej zachować broń na kolejną rundę, bo tych pieniędzy ma bardzo mało zespół CT. 300, 1800, 1300. Tutaj będzie trochę zagrożony łeb. Zdecydowanie nie może mieć Zeus minimalne pretensje do Dosi, bo to on sobie przepuścił jego przeciwnika. To on przepuścił jego mordercę, którym był Flusza. No i 13 punktów. Długo będą może się cieszyli dogrywką. No ale jeszcze nie teraz. Jeszcze jedna runda na 14 punkt może dla Fnatic. Ale teraz raczej nie odpowiedzą gracze Gambit. Teraz raczej nie zakupią sobie nawet ekwipunku. I ten strzał pierwszy. No naprawdę idealny timing dla Adrena. Na fleszu, na ślepo. No a JW to była w zasadzie walka. Kto jest lepszym snajperem w tym momencie? No i wygrał JW, ewidentnie. Na pewno może być wściekły na siebie Moe, bo w takiej sytuacji to właśnie on powinien zdobyć fraga. Później, gdy fragował Moe, wychylałby się jego Hofmeister, ale był Hobbit jeszcze dobrze ustawiony. No tak, to nic z tego, runda dla Fnatic. No i teraz runda auto postawiany terrorystów, bo tych pieniędzy ewidentnie nie brakuje. Wyjście szybkie na bombce, a chciał tutaj szybko podejść blisko. A tym ze snajperką, ale on z nią akurat nic nie może zrobić, to żeby to Klinza ładnie zdał z Moe'u. Bomba leży. Terroryści tak przygotowali, że to Dosia przeżyczył ostatnie żywy, wychylał zeski, ale nic z tego, Denis kończy rundę, Hofmeister też tam dokładał swoje fragi, właściwie jednego, Denis 2, no i 15-14 dla Gambit, ale teraz w tej ostatniej rundzie zawodnicy tak. No właśnie, wcale nie miał dużo pieniędzy, to były tylko dwie rundy przegrane z rzędu, także bonus tylko za rundę 1900, zatem tych pieniędzy wcale dużo nie było, znaczy może... No właśnie, nie będzie granatów raczej dla antyterrorystów. Widzimy, że Zeus już po zakupach i nie ma żadnego nejda. Kolega z drużyny Zeusa, ktoś tam był tylko z decoyem. Jakiś mag zakupiony również u zawodników CT to Moe. Sam decoy, Dosia, Smoke. No i tylko Adren, który ma maga siódemkę, będzie grał ze Smokiem, Flesem i gra na tym odłamkowym. Chyba, że jeszcze Hobbit zaryzykuje, ale zamiast ryzykować właśnie kupiłem przez 35 i dzięki temu będzie kolejny zawodnik z pełnym zestawem granatów. No nie wygląda to tak źle po stronie Gambit, ale na pewno będzie ciężko, bo wcześniej nie wyszło na fullu, wcześniej nie wyszło na takich rundach, gdzie niczego nie brakowało. Teraz, kiedy brakuje już nawet dikoskitów,
po stronie antyterrorystów będzie wyjątkowo ciężko i snadzić przed szansą na dogrywkę. Tam dogrywce, kto wie co dalej zobaczymy, bo Gambit wygrał. Snatyk wygra dogrywkę. Snatyk wygra, jestem presny tego pewny, bo Gambit wyglądało tutaj. Gambit wygrało lub pistoletówki i to będzie grunt więcej. Na pulu wygrywało Snatyk, ale teraz fragle Moa. Wydawało się, że to adren z tego maga, ale to Moa. To było pierwsze trafienie. Wejście jednak chyba będzie na bombset B, a tam w tym momencie osamotniony Dosia, chociaż zawołał kolegę do pomocy. Będzie potrzebna pomoc od Zeusa. Ostatnio Dosia dał się zabić tutaj bez żadnego fraga. Teraz fragi Dosi na pewno będą potrzebne w tej decydującej rundzie, mimo tego, że przewagę ma oczywiście Fnatic. Pięciu na czterech. No zobaczmy, podchodzą terroryści, celowany jest na górę Zeus, będzie ostatnia kolegę. Jest lecą flesze, Zeus tutaj dobrze, na górze dobrze też Dosia. Oto już jednym flagiem, cały czas terroryści będą wychylali, teraz teraz partnera potem na Dosia. No i jeden flag dla Moa, Moa dwukrotnie, a więc 3-1, JW zostaje sam. Nie da się wygrać, JW za WP, bombą nie podłożona, nie ma jej kryć, nawet nie ma chyba jak podnieść, bo wydawało się, że zobaczyli ją już. Zawodnicy Gambit teraz powoli, JW za WP, jeżeli ktoś w jego drużynie miałby zetką taką rzecz zrobić, to może właśnie JW. Ale teraz ignoruje troszkę pozycję przeciwnika, udało się pakę podnieść, więc będzie ucieczka na bombsite A. A to wszystko jeszcze może zrobić JW. Dzisiaj naprawdę jest w wielkiej formie, teraz liczą na niego zawodnicy Fnatic. Ale w ogóle Fnatic właśnie dzięki tym indywidualnościom, dzięki tym fenomenalnym klaczom znajduje się w ćwierćfinale. Ma jeszcze czas JW. Przez chwilę myślał o tym, czy przypadkiem nie pójść na bombset A. Tu już zaczęli rotować zawodnicy Tero, no, zawodnicy CT, no i to będzie wejście na bombset B jednak, ale mało celowane i to mało ugrywa tę rundę. 14. Cztery fragi Moa w tej rundzie, on zdobył tego pierwszego, później ubezpieczał górę, kiedy atakowany był Dosia, tam dołożył kolejne dwa i tego ostatniego zdobywa Moa. Thank you.